Telewizja Żyrardowska. Zapraszamy. Rok 2016, rokiem Filipa de Girarda, w stulecie nadania miastu Żyrardów praw miejskich. Odwiedź serwis internetowy miasta www.żyrardow.pl, zapoznaj się z programem obchodów i weź udział w wydarzeniach jubileuszowych. Pozdrawiam, Tomasz Knapik. Bardzo zachęcam do oglądania telewizji żyrardowskiej, ponieważ uważam, że wszelkie lokalne telewizje są dużo bardziej skuteczne niż duże telewizje i że robią je ludzie, którzy wiedzą, o czym je robią. I mam nadzieję, że zamiast oglądać byle co, można oglądać telewizję żyrardowską. Zapraszamy Państwa na kolejne przygotowane przez nas wydanie telewizji żyrardowskiej. Sprawdźmy, co wydarzyło się w naszym mieście w ubiegłym tygodniu. To był tydzień. I do wszystkich zarządców, którzy W czwartek 30 czerwca odbyło się 26. posiedzenie Rady Miasta Żyrardowa. Jednym z najważniejszych punktów porządku obrad było głosowanie nad projektem uchwały w sprawie udzielenia prezydentowi miasta Żyrardowa absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2015 rok. Głosowanie poprzedziło długie wystąpienie prezydenta Wojciecha Jasińskiego. Prezydent podkreślał, że musiał zmagać się z wieloma trudnościami w minionym roku, aby zrealizować budżet. Udało się osiągnąć cel i dzięki temu miasto odzyskało płynność finansową. Uchwała o udzielenie absolutorium prezydentowi miasta Żyrardowa została przyjęta przez radnych zdecydowaną większością głosów. Jest to pewnego rodzaju zadośćuczynienie za pełen rok pracy, bo ja nie potrzebuję żadnych kolejnych nagród czy jakichś listów pochwalnych, grawertonów, wdzięcznych dyplomów. Absolutorium jest zwieńczeniem mojej ciężkiej, siedmiodniowej w tygodniu pracy, 30-dniowym miesiącu i 365-dniowym roku. To jest dla mnie największa wartość i tylko zauważę, że mając świadomość, iż nie będzie wszystkich radnych, czy tych popierających mnie, czy znając ich poglądy, bo nie wszystkich znałem poglądy, zdecydowałem się, żeby ta sesja absolutoryjna była w tym terminie, dlatego że chodziło mi o takie rozliczenie mojej działalności faktyczne. Bo przypomnę, że dwoje radnych nie było i nie zważałem na to. Chciałem, żeby to była jasna ocena. Niestety, z ubolewaniem stwierdzam, iż radny Kapusta, a poparli go niektórzy radni PiSu, wkręcił w cudzysłowie tu politykę, nadał ton ocierający się o nieprawdę i kłamstwa. Były to pytania, na które nie oczekiwał odpowiedzi, tak więc było to nieeleganckie, niekulturalne. Ja dziękuję tym radnym, którzy zagłosowali i zrozumieli mój tok myślenia i chęć działania na rzecz naszego miasta, przede wszystkim po to, jak mówiłem wcześniej, żeby wszystkim mieszkańcom żyło się lepiej. Dziękuję wszystkim moim współpracownikom, wszystkich jednostek, wszystkich spółek, Urzędu Miasta, zastępcom, skarbniczce i pani sekretarz. I bardzo się cieszę, że dyskusja była merytoryczna poza jednym wystąpieniem, ale musi być w cudzysłowie, żeby tutaj nie obrazić pana radnego Kapusty, wisienka na torcie. Dlatego bardzo dziękuję jeszcze raz radnym, którzy obdarzyli mnie zaufaniem, a mieszkańcy za to, że obdarzyli mnie dużą dozą zaufania, cierpliwości i wiarą, że będzie lepiej, bo będzie lepiej. Gratulujemy prezydentowi i życzymy dalszych sukcesów. W trakcie posiedzenia sesji Rady Miasta Żyrardowa swoim wystąpieniem zaskoczył wszystkich dyrektor Centrum Kultury Jarosław Marek Spychała. Poinformował zebranych, że rezygnuje z pełnionej przez siebie funkcji dyrektora Centrum Kultury.
Czym była umotywowana pańska decyzja? Merytorycznie. Jestem menadżerem, który pracuje na rynku i realizuje określone zadania. Każdy menadżer jest wynajmowany, czy też zatrudniany do pewnych zadań. Jak i realizuje, no to misja się kończy. I moim zadaniem była restrukturyzacja jednostki. Ona dobiegła końca i czuję się w obowiązku poinformować o tym władze miasta. I stąd ta decyzja, bo przecież inaczej mówiąc, restrukturyzacja nie może trwać w nieskończoność, prawda? I to jest jakby jedyny powód. Profesjonalny, merytoryczny. Był pan zaskoczony tak ciepłym pożegnaniem zarówno od osób panu przychylnych, jak i od radnych, którzy, no nie ukrywajmy, często pana krytykowali pańskie działania. Przyznaję, jest to zaskoczenie, ale też powiem, nigdy nie odbierałem tego osobiście. Ja nie mam jakichś złych wspomnień. Jeśli nawet były słabsze momenty, to w sercu zostaje to, co najlepsze. I tak jak powiedziałem, jestem zakochany w Żyrardowie i o tyle uważam, że Żyrardów ma przewagę nad Warszawą, która wciąż nawołuje, zakochaj się w Warszawie, a ja jestem zakochany w Żyrardowie. Więc same tylko ciepłe i dobre rzeczy zostają w sercu. To jest wspaniałe miejsce i myślę, że może być kulturalnym centrum Polski i tego bardzo wszystkim mieszkańcom życzę i mam nadzieję, że ci, którzy przyjdą po mnie, będą realizowali konsekwentnie ten plan, który nakreśliłem w czasie mojej pracy. W ubiegły czwartek wszyscy Polacy przeżywali ogromne emocje. I w naszym mieście nie było o nie trudno. Odbywał się bowiem ćwierćfinałowy mecz Euro 2016, w którym rywalizowały ze sobą reprezentacje Polski i Portugalii. Urząd Miasta Żyrardowa we współpracy z kawiarnią Tygielek zorganizował dla mieszkańców Żyrardowa wspólne kibicowanie przed dużym ekranem na placu Jana Pawła II. Mimo niesprzyjającej pogody, żyrardowianie wspaniale kibicowali polskiej reprezentacji. Urząd Miasta zapewnił kibicom gadżety na tę okazję. Tym razem szczęście nie dopisało naszym piłkarzom i skończyła się dla nich wielka sportowa przygoda. Jesteśmy dumni z naszej reprezentacji i z pewnością będziemy trzymać za nią kciuki w kolejnych rozgrywkach piłkarskich. ...28 czerwca Straż Miejska w Żyrardowie zorganizowała spotkanie dla wychowanków Świetlicy, którą prowadzi Stowarzyszenie Świetlik. Spotkanie odbyło się w stadninie Sobiescy. Gospodarze przywitali uczestników słodkim poczęstunkiem, a następnie strażnicy miejscy rozpoczęli gry, konkursy i zabawy sprawnościowe. W trakcie spotkania przeprowadzony został test oraz pogadanka z zakresu bezpieczeństwa dzieci w czasie wakacji. Po męczących i pełnych emocji zawodach, gospodarze zaprosili uczestników spotkania na poczęstunek z grilla. Na zakończenie imprezy komendant wręczył dyplomy oraz nagrody zwycięzcom. Ponadto wszyscy uczestnicy spotkania otrzymali od Straży Miejskiej okolicznościowe upominki ufundowane m.in. przez ludzi dobrej woli. Jak zwykle spotkanie przebiegało w radosnej i miłej atmosferze. Pierwszego lipca w naszym mieście obchodzony był Dzień Ratownika WOPR. Ratownicy z żyrardowskiego powiatowego WOPR zorganizowali spotkanie nad Zalewem Żyrardowskim, na którym podsumowali swoją działalność. Zorganizowali również mnóstwo atrakcji dla przybyłych gości.
mogliśmy obserwować pokazy przygotowane przez ratowników, mające na celu uświadomienie, jak zachować się w sytuacjach kryzysowych na wodzie. Już niedługo w naszym mieście pojawi się wyczekiwany pomnik Filipa de Girarda z okazji obchodzonego jubileuszu stulecia nadania miastu Żyrardów praw miejskich. W związku z ogłoszonym przez Urząd Miasta konkursem wpłynął jeden projekt autorstwa profesora Jana Tutaja z Krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych. Projekt pomnika zyskał aprobatę komisji, a przedstawia postać Filipa de Girarda usytuowanego przed żyrardowską resursą. W ubiegłą niedzielę tym razem w Resursie odbył się kolejny koncert z cyklu koncertów parkowych. Pamela Świdurska, Martyna Nowak, Małgorzata Cieślikowska oraz Robert Siniarski przygotowali dla słuchaczy zebranych w Resursie wspaniały repertuar piosenek filmowych. Mogliśmy wysłuchać piosenek z takich filmów jak Dirty Dancing, Syreny czy Romeo i Julia. Śmiało możemy powiedzieć, że Żyrardów to miasto niezwykle utalentowanych artystów. Jesteśmy z nich bardzo dumni. Reportaż. Choć miasto jeszcze śpi, pracownicy przedsiębiorstwa gospodarki komunalnej w Żyrardowie już szykują się do pracy. Kamil do Limanowskiego, tak? Tak. Wyjeżdżające samochody to znak, że sprzątanie miasta właśnie się rozpoczęło. Pracownicy Zakładu Oczyszczania Miasta i Zieleni Miejskiej mają pełne ręce roboty. Codzienne koszenie hektarów ziemi należącej do miasta to żmudna praca. Zakład Zieleni Miejskiej zajmuje się kompleksową obsługą terenów zieleni, w skład których wchodzi koszenie, grabienie, zakładanie terenów zieleni, jak również wertykulacja. Zajmujemy się podcinaniem gałęzi. Oprócz pielęgnacji terenów zieleni zajmujemy również się omiataniem ulic i chodników w mieście Żyrardowie. Wykonujemy również prywatne zlecenia. Choć Żyrardów to miasto nieposiadające lasów i malowniczych łąk, teren, którym zajmuje się przedsiębiorstwo gospodarki komunalnej, jest ogromny. Tereny zieleni miejskiej, jest to ponad 80 hektarów do konserwacji, które są konserwowane na bieżąco. Zaczynamy około kwietnia i kończymy w październiku. Wiadomo, że w skład tych terenów wchodzą tereny, które są konserwowane na bieżąco, jak również te, które konserwujemy, że tak powiem, z doskoku, czyli doraźnie. Jest to ponad 30 hektarów. Zieleń miejska konserwuje place, parki, w parku Dietricha się właśnie znajdujemy. Konserwujemy również rowy. Powierzchnia rowów w Żyrardowie do jednokrotnego koszenia jest około 10 hektarów, więc jest to olbrzymia powierzchnia.
Na blisko 80 hektarów ziemi przypada raptem 8 pracowników Zakładu Oczyszczania Miasta i Zieleni Miejskiej. To oni codziennie rano rozpoczynają swoją służbę dla dobra miasta. Panie Krzysztofie, może nam pan powiedzieć, o której godzinie rozpoczyna pan swoją pracę? W zależności od pogody. Nieraz od godziny 7, jeżeli jest chłodniej, a jak jest gorąco, to i od 4, i od 5, 6 rano, to już najpóźniej. Mieszkańcom przeszkadza warkot samochodu? No niestety, ale tak. Przeszkadza. Nie są przyzwyczajeni chyba do tego, albo nie chcą się przyzwyczaić, nie wiem. Choć godziny nie są zachęcające do wstania z łóżka, pracownicy wiedzą, że o zieleń miejską po prostu trzeba zadbać. Co istotne, ta praca sprawia im radość. Czy to jest ciężka praca? Trudno powiedzieć. Kwestia przyzwyczajenia. Zależy jak dla kogo. Dla panów? Dla nas? My to już jesteśmy przyzwyczajeni do tej pracy, także nam jest trudno to stwierdzić, że to jest ciężko, czy jest nieciężko. No, lubimy to robić po prostu. Ciągły rozwój technologiczny dziś pozwala na duże odciążenie pracowników. Dzięki nowoczesnym maszynom dbanie o miejską zieleń jest dużo łatwiejsze. W Zakładzie Zieleni Miejskiej posiadamy najróżniejsze sprzęty do konserwacji terenów. Są to ciągniki z kosiarkami bocznymi, ciągniki z kosiarkami tylnymi. Mamy samojezdną kosiarkę Hustler. Oprócz tego w parku słychać, pracuje pan z dmuchawą. Mamy frezarki, glebogryzarki, motokosy, piły spalinowe. Także sprzęt naprawdę bardzo duży, który pomaga nam w szybszym wykonywaniu naszej pracy. I tak na ulicach Żyrardowa możemy zobaczyć maszyny, które pomagają w dbaniu o miejską zieleń. Choć to duże udogodnienie, pracownicy ciągle muszą mieć się na baczności, bo nawet praca z maszyną wymaga od nich mnóstwo siły. Ten rów kosimy tutaj 2 dni. 2 dni jest pracy. No znaczy 1,5 dnia, w zależności od jakiej wielkości jest trawa. Jeżeli jest przerośnięta, to trzeba 2 dni. Jeżeli jest mniejsza, no to 1,5 dnia trzeba kosić to. Poza koszeniem traw i dbaniem o tereny zielone w mieście, do zadań Zakładu Oczyszczania Miasta i Zieleni Miejskiej należy również omiatanie ulic. Do tego służy zamiatarka obsługiwana przez pana Józefa. Są bardzo dobrzy ludzie, uprzejmi, że ustąpi. No ale trafia się tak, że jest niezbyt miło. No, stanie, trąbi albo coś. A są ludzie bardzo życzliwi, że puszczają mnie. Gdzieś zawrócić, jakieś, czy kogoś omijam, czy coś. No są. No ale to różnie było. Idąc ulicami miasta, nie zobaczymy jednak kopek skoszonej trawy. Łączny plon zielonej masy z 1 hektara w skali roku jest to około 5-7 ton odpadu zielonego. Do chwili obecnej wywoziliśmy to do ziemi polskiej, do Guzowa, czyli 10 km stąd. Niestety kompostownia ta nie dostała decyzji na unieszkodliwianie odpadu i w tej chwili finalizujemy umowę z MPO Warszawa. No niestety będzie to dużo droższy dla nas transport, 56 km przed nami. Będziemy musieli po prostu tam teraz wywozić odpad zielony. Niestety, mimo ogromnego wysiłku, często praca przedsiębiorstwa gospodarki komunalnej nie jest zauważana przez mieszkańców miasta. Co pani sądzi o zieleni miejskiej w Żyrardowie? Że za mało. A ona jest wystarczająco zadbana? Raczej nie, bo trawniki są niepokoszone po ulicach, na trawniki samochody wjeżdżają, nie ma w ogóle kontroli. Troszeczkę może się zmieniło. Te takie pochmurne tu są te wszystkie, te skwareczki, o takie bez kwiatów, bez ciemne, no je trochę jaśniejsze, żeby były. Trochę jest zaniedbana. A to co pani proponuje? Jak należałoby o nią jeszcze bardziej zadbać? No, po prostu więcej, tak jak tutaj nieraz, teraz akurat jest troszkę lepiej, bo tak to zielska tutaj było dużo. Proszę pani, żałuję, że mam daleko do parku. Mamy ładny park, tylko że ja mieszkam tu w centrum, a park jest w drugim końcu. Ale jako tako to widzę, że jednak no, jedna nasza ulica jest pięknie zrobiona, bo ogólnie to chyba tak nie bardzo. Drzewka są, ale mnie się wydaje, że takich skwerków no, przy dworcu jest drugi skwerek, ale tak to chyba... Pocieszam się, że są gorsze miejsca, gdzie jest mniej zieleni. Jest bardzo dużo zieleni miejskiej. Wystarczająca ilość już. A czy ta zieleń jest zadbana? Tak. Myślę, że jest naprawdę ładnie i pięknie. Przecież jest miasto, bo ogród, tak? Czyli funkcjonuje z tego, tak? Że pełni funkcję jako miasto ogród, czyli musi słynąć, że ma piękną, czystą zieleń. W Żyrardowie jest bardzo mało.
zieleni. Żardów jest brudnym miastem. Jeżeli by było więcej, no to na pewno było przyjemniej. Żardów jest bardzo starym miastem, więc dobrze, jak jest dużo zieleni. A ta zieleń jest zadbana? Nie jest zadbana. Gdzie nie gdzie. Za dużo betonów, pani patrzy. Za dużo betonów w moim zdaniem. Kiedyś były bardziej zadbane balkony. To mnie kiedyś cieszyło. A tu jak patrzę na te dwa bloki, to tylko są na w dwóch balkonach ładne kwiaty. Ludzie jakoś tak, nie wiem, czy nie mają czasu, czy... Trudno mi powiedzieć. Niezadowalające efekty pracy PGK Żyrardów to kwestia sporna. Mieszkańcy mówią, że zieleń nie jest wystarczająco zadbana. Pracownicy chcieliby znajdować mniej śmieci na placach zieleni. Pan Andrzej w PGK Żyrardów pracuje już od 28 lat. Jak sam mówi, robi to, co lubi, czyli porządkuje zieleń miejską. Czasem jednak przydałaby się pomoc mieszkańców. Bo ja dużo właśnie po mieście zbieram i po parku, i co po całym mieście. Tam, gdzie kosze, koło kosza jest naokoło, prawda, kosze są, ale tam, gdzie nie ma koszy, no to po prostu wyrzucają i jeszcze raz wyrzucają, bardzo dużo śmieci. Opona się znajdzie też na przy ulicy Mickiewicza, przykładowo wyrzucają jakieś gadżety elektroniczne, też się zdarzają, że się znajduje. No, takie no, typowe śmieci, no, takie z okna, nie, no to typu pizzeria, tam i przede wszystkim tacki. No. Czy rowy są bardzo zanieczyszczone w Żyrardowie? No, są niestety, ale są. Rzucają ludzie różne rzeczy, niespodzianki są tam. Znajdują się w tych rowach. A z jakimi niespodziankami przychodzi panu się spotkać? Druty, siatki, jakieś tam wersalki stare, coś takiego. Bywa, że przerośnięta jest trawa i nawet nie widać, a później w agregacie się owija. I jest praca dodatkowa. Pracownicy często borykają się z ogromną nieprzychylnością mieszkańców Żyrardowa. Niepozorne poranne koszenie trawy wymaga czasem interwencji policji. Wiadomo, nikt nie lubi, żeby komuś pod oknem... To na garbarni co było. No tam z okna się komuś nie podobało, że chciał butelkami go rzucać. No i się obeszło o policję. Czyli czasem też... Są drobne szczegóły, można powiedzieć. Czyli czasem taka interwencja również osób z zewnątrz, czyli chociażby na przykład policji, jest potrzebna dla waszego bezpieczeństwa? No w sumie tak, no bo no kto może zainterweniować? Mimo ogromu maszyn znajdujących się na stanie przedsiębiorstwa gospodarki komunalnej, podstawą pracy Zakładu Oczyszczania Miasta i Zieleni Miejskiej są ludzie. To oni dbają o to, by oczy mieszkańców Żyrardowa skierowane były na zadbane kwietniki czy tereny zieleni. Rozmowa tygodnia. Witam Państwa w kolejnym wydaniu Rozmowy tygodnia. Dzisiaj w niezwykłych okolicznościach. Moim i Państwa gościem jest skarbnik miasta Żyrardowa, pani Anna Krupa. Dzień dobry. Dzień dobry, witam serdecznie. Pani skarbnik, za nami sesja Rady Miasta i radni zdecydowaną większością pozytywnie zaopiniowali wykonanie budżetu za 2015 rok. Jakby pani oceniła wykonanie tego budżetu? W zakresie budżetu na rok 2015 można by mówić bardzo wiele, jednakże to, co chciałabym podkreślić, fakt, że rok 2015 nie był rokiem łatwym. Był rokiem trudnego pieniądza, był rokiem pełnym wyzwań, wysoko postawionych celów, które małymi krokami, poprzez wnikliwą analizę, poprzez zaangażowanie całego urzędu, poszczególnych wydziałów, pracowników, którzy wiele serca wkładali w realizację tego budżetu, udało nam się osiągnąć zamierzone cele. Tutaj chciałabym zaznaczyć i powiedzieć wszystkim Państwu o tym, co udało się zrealizować i co możemy jako ten sukces, czym możemy się pochwalić. Jako pierwszy punkt wskazałabym fakt, że miasto odzyskało płynność finansową. W poprzednich latach, jak możemy zauważyć, niestety były trudności z regulowaniem zobowiązań. Mówię tutaj o zobowiązaniach głównie wymagalnych, czyli było bardzo dużo takich kwestii, gdzie wykonanych usług, zakupu towarów, za które to usługi nie płaciliśmy w terminie.
cała ta sytuacja wpływała na to, że dług miasta powiększał się. Oprócz tego, że w dług miasta wchodzą wyemitowane obligacje komunalne, które oczywiście spłacamy zgodnie ze wskazanymi harmonogramami, to był również powiększany o te zobowiązania wymagane. W roku 2015 małymi kroczkami, jakbyśmy popatrzyli na ten budżet, ewaluował w ciągu kolejnych miesięcy. Jeszcze na półrocze pokazały się zobowiązania wymagane, ale małymi krokami udało nam się zrealizować zamierzony cel i rok 2015 zakończył się bez takich zobowiązań. Jedynym długiem, jaki pozostał na koniec tego roku, to kwota ponad 44 milionów złotych, czyli mówię tutaj o papierach dłużnych, obligacjach komunalnych. No właśnie, pani skarbnik, jak na dzień dzisiejszy wygląda zadłużenie miasta? Mówię o takim zadłużeniu długoterminowym. Kontynuujemy tą politykę, jaką rozpoczęliśmy w 2015 roku. Nie dopuszczamy do sytuacji, nawet no, nie przechodzi nam to na myśl, że tak powiem, że mogłyby się pojawić dodatkowe jakieś zobowiązania. Uważam, że takim krokiem naprzód również jest to, że nie zadłużamy dodatkowo miasta. Cały czas skupiamy się na tym, aby kondycja finansowa miasta, chociażby na tym poziomie, który osiągnęliśmy, utrzymywała się. Natomiast oczywiście będziemy dążyć, aby było lepiej. To porozmawiajmy o oszczędnościach. Jakie są podejmowane działania, które wygenerowałyby właśnie oszczędności, jeśli chodzi o budżet miasta? Pani redaktor, jeżeli chodzi o ten 2015 rok, to tutaj przede wszystkim skupiliśmy się nie tylko na wdrażaniu programu oszczędnościowego w zakresie wydatków, ale jako pierwszy punkt wskazałabym tutaj uszczelnienie kwestii dochodów. Tutaj mówię o wydziale, na czele którego stoję, Wydział Budżetu. To ciężka praca nad windykacją należności, uszczelnieniem wszystkich dochodów, aby ta ściągalność była skuteczna. Przede wszystkim poprzez wymianę różnych systemów. No, to jest szereg działań, cała zmiana całej konstrukcji, jeżeli chodzi o windykację należności i w ogóle system gospodarki odpadami, tej opłaty za odpady komunalne. Można by było mówić o tym bardzo dużo, natomiast trzeba podkreślić to, że wyniki tej pracy są. Jeżeli prześledzilibyśmy, jak budżet w zakresie dochodów ewaluował w roku 2015 roku, szczególnie w tym ostatnim kwartale, bardzo duże kwoty zostały do budżetu dodatkowo wprowadzone i były one oczywiście źródłem finansowania dla wydatków, czyli dla zadań, które realizowaliśmy na rzecz naszych mieszkańców. Tutaj trzeba również zaznaczyć, że takimi dochodami, jakie wcześniej się nie pojawiały, to te środki, które otrzymaliśmy tytułem zwrotu podatku VAT, to prawie 2,5 miliona złotych do budżetu miasta wpłynęła. Nadal pracujemy nad tym, aby móc odzyskać jeszcze jakieś środki. Nie będą to już takie duże kwoty, ale myślę, że nasza praca zaowocuje jeszcze w tym roku. Będzie kontynuacja tej działalności. Jeżeli chodzi o dochody, tutaj chciałabym podkreślić, że również udało się zrealizować na dobrym poziomie dochody majątkowe, czyli to są te dochody ze sprzedaży mienia komunalnego. Na poziomie powiedziałabym większym niż się spodziewaliśmy. Również stały one się źródłem finansowania dla wydatków. W zakresie wydatków programu oszczędnościowego, tutaj muszę zaznaczyć, że dążymy do tego, aby ograniczać te wydatki. Jednak mamy cały czas na względzie realizację potrzeb naszych mieszkańców. Kładziemy nacisk, aby sytuacja ograniczenia wydatków nie wpływała na jakość wykonywanych przez miasto usług. Cały czas ten program oszczędnościowy jest realizowany, poszczególne wydziały, jednostki mają jakby pewne ograniczenie wprowadzone przez pana prezydenta zarządzeniem, gdzie pan prezydent wszystkie wydatki jednorazowe
powyżej 1000 zł. Akceptuje chociażby, że tak powiem, nie w formie pisemnej, ale chociażby ustnie, wiemy, co się dzieje w mieście. Prowadzimy stały, bieżący, codzienny monitoring przepływów pieniężnych, dzięki czemu mamy pełną kontrolę nad tymi finansami i mamy możliwość takiego nadzoru, gdzie płynność w zupełności jest zachowana i wiemy, biorąc pod uwagę wykonanie dochodów, co możemy realizować, z jakimi zadaniami trzeba byłoby ewentualnie się wstrzymać, tak? Jeżeli oczywiście jest to możliwe i nie wpływa tutaj na bezpieczeństwo i zaspokojenie tych podstawowych potrzeb mieszkańców. Ostatnio mieliśmy okazję dowiedzieć się o tym, że budżet naszego miasta został dodatkowo zasilony kwotą 6,5 miliona złotych. Z jakiego tytułu te pieniądze wpłynęły na konto miasta? Środki, jakie wpłynęły do budżetu miasta, dotyczą perspektywy 2007-2013. Miasto złożyło wniosek na refundację poniesionych we wcześniejszych okresach wydatków i Zarząd Województwa Mazowieckiego po przeprowadzonych kontrolach przyznał nam takie dofinansowanie ze względu na to, że wnioski były poprawnie złożone i wszystkie wymagania zostały spełnione. Czyli jest to zwrot poniesionych kosztów na drogi na przykład? Tak, dokładnie. A pani skarbnik, jaki wpływ to zasilenie naszego konta bankowego, jaki wpływ ma na obecny budżet miasta? No na pewno duży. Z każdych środków się bardzo cieszymy. Też tutaj chciałabym podkreślić, że te środki zostaną przeznaczone na wydatki majątkowe, bo to są dochody majątkowe i zgodnie z przepisami prawa mogą być przeznaczone na inwestycje i tak też się stanie. Natomiast w tym miejscu również chcę podkreślić, że te pieniądze i nie tylko wszystkie, które wprowadzamy poprzez właśnie uszczelnienie tego systemu dochodów miasta, wpływają na zwiększenie planu. I plan już osiąga na dzień dzisiejszy ponad 150 milionów złotych. I tutaj chciałabym zaznaczyć, że w stosunku do lat ubiegłych jest to bardzo duży wzrost. Tak, chyba nie mieliśmy jeszcze w historii naszego miasta tak dużego budżetu. 150 milionów. Ale tutaj chciałabym powiedzieć również o tym, że no nie popadamy w euforię. Na bieżąco kontrolujemy to, co się dzieje w budżecie i to nas, że tak powiem, nie zniechęca albo może nie stopuje przy zdobywaniu, przy realizacji nowych pomysłów i wdrażaniu nowych realizacji celem dążenia do maksymalizacji osiąganych dochodów przy jednoczesnym ograniczaniu wydatków. Wrócę jeszcze do oszczędności. Pani skarbnik, czy to prawda, że miasto zaoszczędzi środki dzięki zmianie operatora bankowego? Tak, już się to stało. W roku 2015 jeszcze został ogłoszony przetarg na nowego operatora usług bankowych miasta, jak również jednostek podległych. No niestety w ubiegłym roku nie udało się tego konkursu zakończyć, jednak w bieżącym roku to nastąpiło. Teraz nowym operatorem będzie bank PKO BP. Już to się dzieje, że tak powiem, jednak jeszcze chwilkę to potrwa, zanim poinformujemy wszystkich podatników o ich indywidualnych rachunkach bankowych. Ta zmiana była podyktowana faktem, że umowa, która obowiązywała, była umową archaiczną i od zarania dziejów, gdzie generowała bardzo duże wydatki po stronie budżetu miasta. Zmiana spowoduje oszczędności oczywiście. Szacujemy je w skali roku na poziomie około 100 tysięcy złotych. Może niektórym wyda się, że to mała kwota, ale dla nas liczą się każde środki. I jeżeli tak po kolei będziemy wrzucać te oszczędności do tego wreczka, to jakaś suma się zawsze uzbiera. I moje ostatnie pytanie. Jak pani ocenia, czy uda się tak dobrze zrealizować budżet na 2016 rok i czy będziemy triumfować na początku 2017? Bardzo byśmy sobie tego życzyli, natomiast czy będzie wykonanie satysfakcjonujące, to się okaże. Dziś mamy
dzień 1 lipca, więc za nami półrocze. Będzie sprawozdanie z wykonania budżetu na 30 czerwca, więc będziemy mogli ocenić to wykonanie zarówno pod kątem tym merytorycznym, jak i finansowym, zaznaczyć to i powiedzieć o tym, co się udało zrealizować, co ewentualnie musieliśmy odłożyć na później, jakie zadania. Natomiast z pełnym przekonaniem i z taką odpowiedzialnością mogę powiedzieć, że płynność nadal jest zachowana. Ważnym aspektem jest tutaj fakt, iż nie musimy póki co korzystać z kredytu w rachunku bieżącym na pokrycie przejściowego deficytu, bo tego deficytu nie ma. Budżet jeszcze na koniec maja, kiedy była przeprowadzana analiza, równoważył się, także dochody co najmniej były równe tym wydatkom. Nie, że tak powiem, nie korzystaliśmy z dodatkowych jakichś środków właśnie typu kredyt, tudzież jakieś wolne środki z poprzednich okresów, bądź środki przeznaczone na rozchody, czyli wykup obligacji komunalnych. Także zobaczymy, jak skończy się ten rok 2016. Mam nadzieję, że równie pomyślnie jak ten 15. Chociaż życzymy sobie i wszystkim mieszkańcom, aby było tylko lepiej. Bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję serdecznie. A ja zapraszam Państwa do oglądania kolejnego wydania Rozmowy Tygodnia już za tydzień. Do zobaczenia. Alternatywny przegląd prasy. Witam Państwa. Robert Siniarski, Alternatywny przegląd prasy. Zapraszam na rebus. Tydzień Żyrardowa. Dzień dobry co tydzień, czyli artykuł, którym się zaczyna ten tygodnik. Zaczęły się wakacje i tak będzie przez najbliższe 62 dni. Placówki kulturalne w naszym mieście przygotowały szereg imprez i zajęć z myślą o dzieciach i młodzieży. Oczywiście wszyscy zdajemy sobie sprawę z tego, że nie wszystkie dzieci będą objęte programami kulturalnymi. Niektóre z nich nawet nie będą chciały korzystać z oferowanych im propozycji. Dlatego niemal codziennie ulicami miasta będzie chodził nasz dziennikarz, który będzie przyglądał się zabawom dzieci i w razie czego interweniował. Po wyleczeniu kontuzji i niezłym sezonie w barwach pierwszoligowego Znicza Pruszków, Mateusz Szwed, wychowanek żyrardowianki, nie za bardzo może wytrzymać bez koszykówki. Za namową kolegi z drużyny Znicza postanowił wziąć udział w polskich eliminacjach Red Bull King of the Rock w koszykówce ulicznej 1-1 i wygrał całą imprezę. Relacja z tego wydarzenia m.in. w tygodniu Żyrardowa. W życiu Żyrardowa znajdziemy aktualny rozkład pociągów, ważny od 12 czerwca do 3 września bieżącego roku. W dziale Spacerkiem po Żyrardowie przeczytamy m.in. o tym, że Markpol zamknięty. Od pewnego czasu klienci sieci supermarketów Markpol muszą robić zakupy gdzie indziej. Przyczyna jest prosta, sklepy są zamknięte. W ostatni piątek czerwca w klubie osiedlowym Koliber odbył się wernisaż galerii pod sufitem oraz koncert zespołu Format. W tygodniku Życie Żyrardowa mamy relacje i piękne zdjęcia z tego wydarzenia. Polecam. Głos Żyrardowa i okolicy. Moją uwagę tutaj zwrócił artykuł o pewnym panu, który mieszka 3,5 km od granicy Żyrardowa. Jest jednak prawie cały czas związany z miastem. Gdy skończył 65 rok życia i wystąpił do urzędu o wydanie mu karty seniora, usłyszał, że jest to niemożliwe, bo nie jest on zameldowany w Żyrardowie. Ów pan zamieszkał więc na dworcu PKP i liczy, że karta zostanie mu wydana. W głosie Żyrardowa i okolicy mamy artykuł zatytułowany „Chciał uciąć nogę maczetą”.
Dramatyczne sceny wydarzyły się około godziny 4 w nocy z soboty na niedzielę 25-26 czerwca w okolicach Komendy Powiatowej Policji w Żyrardowie. Policja poszukuje sprawcy lub sprawców ataku na dwóch mieszkańców miasta. Jak się dowiedzieliśmy, jednemu z nich próbowano uciąć nogę maczetą. Problem w prowadzeniu tego postępowania polega jednak na tym, że poszkodowani niczego nie pamiętają. Ich zdaniem do niczego nadzwyczajnego nie doszło. Poszkodowani są znani policji. Jakiś czas temu informowaliśmy Państwa o porównaniu cen paliw na stacjach benzynowych w naszym mieście. Sytuacja jest o tyle ciekawa, że nastąpiła mała zmiana. W minionym tygodniu najtańsze paliwo było na stacji benzynowej przy Straży Pożarnej na ulicy 1 Maja. Mam w domu kibica zdjęcia. Tak zatytułowany artykuł znajdziemy w Głosie Żyrardowej Okolicy. I tutaj opublikowane są zdjęcia, które biorą udział w wyścigu po bilet na mecz eliminacji Mistrzostw Świata w Rosji 2018. Na faworytów przy pomocy SMS-ów można głosować do zakończenia finału Euro 2016. Ja myślę, że pan Stanisław jest faworytem, ale decyzja należy do państwa. Brexit. Tak zatytułowany artykuł świeżego pana redaktora, mniemam, znajdziemy w Głosie Żyrardowej Okolicy. Muszę się odnieść do tego artykułu, ponieważ w moim przekonaniu niektóre sentencje w nim zawarte mijają się z prawdą. Przeczytamy tutaj: pamiętajmy, że Unia Europejska została powołana dla pokoju i z tą myślą rozmawiajmy o niej, aby nie stracić tego najwyższego dobra, które mamy od 70 lat i chyba po raz pierwszy od wieków całe pokolenie Europejczyków nie doświadczyło okrucieństw wojny. To dzięki Unii Europejskiej. W Wikipedii możemy przeczytać, w jaki sposób powstała Unia Europejska. Polecam zajrzeć tam, wtedy będzie bardziej prawdziwie. Przypominam, że początkiem powojennej integracji europejskiej było powstanie w 1952 roku Europejskiej Wspólnoty Węgla i Stali. 6 lat później została powołana Europejska Wspólnota Gospodarcza i to jej bezpośrednią następczynią jest Unia Europejska. Jeżeli dokuczają Państwu upały, zapraszam do obejrzenia krótkiego filmu, który uświadomi Państwu, że jeszcze kilka miesięcy temu mieliśmy prawdziwą zimę. Rozwiązanie rebusu. Dziękuję Państwu, do zobaczenia za tydzień. To jest grane. Dzień dobry, witam w Kielen. W tym tygodniu zapraszam na wielki hit studia Pixar oraz Walta Disneya. Jest to kontynuacja wielkiego hitu Gdzie jest Nemo? Tytułowa bohaterka Dory choruje na brak pamięci krótkotrwałej. Nie może odnaleźć swojego domu, nie wie, gdzie podzieli się jej rodzice. W
tym celu wyrusza w głąb oceanu, po drodze napotykając przyjaciół, by móc odnaleźć siebie, by móc odnaleźć swoich kochanych rodziców. Przepraszam, muszę mrugnąć. Umiecie tak długo nie mrugać, o! Drugi film to Warcraft Początek, inspirowany kultową grą. Jest to historia wojny dwóch potężnych armii świata fantastycznego ze światem rzeczywistym. Znajdź tę bestię, czy cokolwiek to jest. Nasz świat umiera. Nie ma do czego wracać. Jeśli chcemy przetrwać, musimy... Zapraszam wszystkich na pełen emocji i efektów specjalnych, zaciętych walk. Ponad dwugodzinny seans. Nadchodzące wydarzenia. 4 lipca na pływalni Aqua rozpoczął się kurs nauki pływania, który potrwa do 16 lipca. Serdecznie zapraszam. A w niedzielę, 10 lipca o godzinie 16 zapraszamy na kolejny koncert parkowy. Tym razem będzie to muzyka nastrojowa. Zagrają dla nas pani Anna Myszkowska i Łukasz Nagórka. W imieniu pana prezydenta Wojciecha Jasińskiego serdecznie zapraszam. Zachęcamy wszystkich Państwa do czynnego udziału w realizacji telewizji żyrardowskiej. Odwiedzajcie nasz profil na Facebooku, dzielcie się z nami opiniami, podsyłajcie własne propozycje tematów, które powinniśmy poruszać.